Dużo mówi się o knuciu Oli i Luizy. Hejt niestety na Ole jest duży w internecie. Jak ty odbierasz ich intrygi? Czy nawet intrygi Oli po prostu? To jest tak. Ludzie oglądający ten program są bardzo nastawieni na wszystko inaczej. Bo tak, ludzie jak mówią, oglądają, jak to oglądają, to tak, za spokojnie, zbyt umiarkowanie, za dużo się dzieje, nie podoba mi się ten program, nie no, za szybko leci, za wolno leci. Jakby nigdy nie dopasujesz jakby swojej osoby do tego, do oczekiwań ludzi. No i teraz tak, wszyscy napierdzielają na Olę i Luizę, że one tam knują, ale szczerze, gdyby nie one dwie, ten program by nie istniał, bo nie byłoby żadnego knucia. Byłyby tylko przytulanki, całuski, miśki, kiski i więcej tego nie było. One tak naprawdę robią klimat tego programu, jaki powinien być. A to nie jest, a tak Ata Postek powiedziała, to nie jest sanatorium miłości. Tam nie ma czegoś takiego, że siedzisz i po prostu pijesz drinka, jak jest rywalizacja, o Jezu, rywalizacja. Nie, nie, nie. Tam cały czas trzeba myśleć. I przysięgam, jak ja tam byłem, to uwierzcie mi, że tam w ciągu nie jednego dnia, w ciągu jednej godziny twoje myślenie zmienia się paręnaście razy. Bo kurczę, tyle rzeczy przychodzi przez swoją głowę i naprawdę to, co robią dziewczyny, szapoba, bo naprawdę potrafią myśleć. To, że knują, na tym ten program polega. Jeśli chcą wygrać, to muszą knuć. Tam nikt nie przychodzi jakby lojalnie i ze zdrowym, stuprocentowym sumieniem. Nikt nie przychodzi, uwierzcie. Czy też są takie momenty, gdzie twoim zdaniem jednak Ola przegina? Po słowach w stosunku do Sary, że jest tępą dzidą, albo w stosunku do Karoliny, że jest najbrzydsza. To są baby, no. To są baby i tego się nie zmieni. Jakby, jak patrzysz, że nie wiem, jest jakaś ładna laska, to zaraz, kurczę, no nie będą je lubić dziewczyny. To jest tak jak takie wilki i owce, takie stado wilków, które zjada tą jedną owcę. To jest normalne. To jest tak, jak wchodzi się, nie wiem, do klubu i patrzysz na siebie, masz wzrok wszystkich ludzi, bo wchodzisz, jesteś nowy. Tak samo jak wchodzisz pierwszy raz do klasy, od razu są jakieś spekulacje na twój temat. To jest wszystko norma, ale czy wiadomo, że czasami tam przesadzały dziewczyny. No to jest tak, to czasami przesadzały. Siemanko, z tej strony Sebastian Tukarski z Hotelu Paradise edycji trzeciej. Jeżeli wam się spodobał ten wywiad, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał przeambitni.pl.